Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj mamy komputer Patryka. W zasadzie to jest mini komputer, bo jest to Zotac Box. Maleńki komputerek, w którym jest karta graficzna, mała płyta. Fajny zestaw, bo zajmuje mało miejsca. Fajny zestaw, bo jest równie wydajny jak pełnoprawnej wielkości komputer. I wcale nie jest taki drogi. Zresztą zalinkuję je Wam pod filmem w opisie. Problem z komputerem, mini komputerem Patryka jest taki, że po dołożeniu dysku M2 do tego komputera przestał działać. Także dzisiaj sprawdzimy, o co chodzi z tym Zotaciem. Na ten serwisowy odcinek serdecznie Was zapraszam. A tak przy okazji używam troszeczkę innej kamery, nowej kamery, którą sobie zakupiłem do robienia vlogów, więc mam nadzieję, że obraz z niej nie będzie jakoś kosmicznie zły. Dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, co myślicie o nagraniu z tej nowej kamery, a propos jakości, szczegółowości itd. itd. No. Kamera może troszeczkę się bujać, bo ma taki mało stabilny statyw, ale myślę, że jakoś damy radę. Rozbierzmy go sobie najpierw. Zobaczmy, co tam w środku mieszka, co tam w środku żyje. Jak w ogóle Zotac Box, Zotac Mini wygląda w środku. Płyta, chłodzenie, dwa dyski, jeden dołożony chyba już przez Patryka, z tego co wiem. Pamięć, płyta ITX-owa. A od drugiej strony tak naprawdę złącze PCIe tylko i wyłącznie do obsadzenia naszej karty graficznej. Karta była w komplecie, też oczywiście od Zotaca. Zasilanie do karty i tak naprawdę tyle. Z przodu czytnik kart USB typu C, USB 2.0 chyba, bo nie jest niebieskie, wyjście audio, power. Z tyłu 6 USB 3.0, dwie karty sieciowe, wyjście HDMI i złącze do naszych anten, no i na dole malutki zasilacz. Załóżmy najpierw kartę graficzną i odpalmy go, uruchommy go. Zobaczmy, jaki jest w ogóle efekt i objaw tego niedziałania, żeby później można było przemyśleć strategię działania i tak naprawdę od czego zacząć. Bo tutaj zbyt dużego pola manewru nie mamy. Te wtyczki to nie zrobili tak, że dostać je tutaj to jest masakra jakaś. Może nie wtyczki, tylko no tak, gniazda w sumie na karcie graficznej są tak głęboko osłonięte tym szraudem. Widzicie, jak głęboko wchodzi kabel zasilający PCIe. No dobra. To siedzi. Pamięć jest. Chłodzenie się trzyma, dyski przykręcone. Myślę, że można uruchamiać. Wszystko podpięte, więc możemy zrobić pierwsze uruchomienie komputera Patryka. Zobaczymy, o co tutaj w ogóle chodzi. Czy w ogóle to działa, czy nie działa? Jakiś komunikat nam wyświetli, czy nie? No proszę, uruchomił się. A Patryk mówił, że nie działa. Ha, kłamczuszek. Ale nie widzi dysku SSD, znaczy nie widzi systemu. Prawdopodobnie pozmieniały się, w BIOSie się pozmieniała kolejność i dlatego nie może zbutować nam z dysku. Zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle to jest ustawienie. Powinno być, myślę. Dotyczące, przy okazji sobie zobaczę BIOS tego komputerka mini, bo tak naprawdę nie miałem nigdy takiego wynalazku na serwisie, tego Zotaca Boxa. Jak on się właśnie to właściwie nazywa? Zotac Magnus One, oczywiście pomyliłem nazwy. Butowanie z sieciówki? Dlaczego ma ustawione butowanie z sieciówki? Bo nie widzi dysków? Widzi dyski. Muszę uruchomić instalację Windowsa i zobaczyć, co pokazał Windows, czy na tych dyskach są partycje, czy nie. To będzie chyba najszybsze rozwiązanie. W przypadku, jak nie macie drugiego komputera, nie możecie wyjąć tych dysków i przełożyć do innego, żeby to sprawdzić. Wszystko wygląda, że jest OK. Więc sprawdźmy, co jest na tych dyskach. Czy są puste, czy jednak jakieś partycje są. Dyski są widoczne w instalatorze Windowsa, z tym, że dysk 0, jeden z dysków, jest oznaczony jako partycja logiczna, czyli teoretycznie druga partycja stworzona. Nie jest to partycja główna, nie jest to partycja rozruchowa, więc zainstalujmy sobie system na dysku czystym, czyli tym drugim, który zapewne dołożył sobie Patryk, a później sprawdźmy, co się znajduje na dysku pierwszym. Czy Windows, czy też po prostu jakieś pliki. Bo jeżeli były tutaj dwa dyski, to jeden Patryk musiał wymienić. Jeżeli był jeden wymienić, czyli wyjąć ten, który był fabryczny i dołożyć drugą terabajtówkę, w tym przypadku 980 Pro od Samsunga.
A jeżeli był tylko jeden i dołożył drugi, to na tym pierwszym powinny być ślady po partycji systemowej. Możliwe, że coś się tutaj rozsypało, że partycje się rozsypały albo system się rozsypał. Swoją drogą kiedyś myślałem, żeby właśnie zakupić sobie taki komputer w tej obudowie, tego Zotaka Magnusa, bo jest to świetny komputer przenośny. Mały, nieduży, można go zabrać wszędzie praktycznie ze sobą. Jest wygodny do transportu, do jakiejś torby bagażowej, sportowej możecie sobie go wrzucić, nie do torby z Biedronki, nie do reklamówki z Biedronki, ale do jakiejś torby sportowej możecie go wrzucić z małą klawiaturą, małą myszką i zabrać go tak naprawdę wszędzie, tak samo jak notebooka. Wcale nie jest dużo cięższy od jakiegoś gamingowego notebooka, no tyle, że nie ma wbudowanej baterii. Ale pomysł jest naprawdę zacny, szczególnie, że tutaj mamy mocny procek, mocną kartę graficzną, tutaj jest RTX 3070, więc fajny sprzęcik do pogrania, nie wiem, gdzieś w terenie, na wakacjach, na delegacji, albo jak się przemieszczacie często z jednego lokalu do drugiego, no to go bez problemu można zabrać. To jest fajne, bo myślałem, że go będę targał sobie wszędzie ze sobą, ale z drugiej strony później zbudowałem taki komputer mini TX-owy, który też pewnie widzieliście kiedyś na moim kanale. No i od tego momentu już nie potrzebuję takiego Zotaka Magnusa, przynajmniej na razie. System zainstalowany i wygląda na to, że na tym drugim dysku Patryk miał tylko jakieś biblioteki gier Stream, Origin, Epic i nic więcej. Ciężko jest powiedzieć, bo tak do końca nie wiem, czy Patryk faktycznie miał w tym małym komputerku fabrycznie zainstalowany dysk. Pewnie tak i wyjął i założył tylko Samsunga i się zdziwił, że to nie startuje. Znaczy, może nie startowała płyta, nie wiem, ale jak widzieliście u mnie, to wszystko ruszyło bez żadnego problemu. Zrobię wszystkie testy obciążeniowe tego komputera, żeby się przekonać, czy jest stabilny, czy jest niestabilny, czy jest jeszcze jakiś problem, czy nie ma z nim żadnego więcej problemu. Po drugie, jestem ciekaw, zawsze byłem ciekaw temperatur, szczególnie tej 10700, które tutaj jest, bez K, w tym komputerze. Jestem ciekaw tych temperatur przy zamkniętej obudowie, jakie będzie miał ten procesor przy pełnym obciążeniu na tak niewielkim, umówmy się, chłodzeniu, które tutaj jest zainstalowane. I po drugie, zróbmy jeszcze test obciążeniowy karty graficznej, żeby też się upewnić, że wszystko jest w porządku, ale też, żeby sprawdzić jej temperatury. Prawie 45 dB przy obciążeniu procesora. Aktualnie ma 84 stopnie maksymalne, ale przeważnie pracuje w okolicach 62 stopni Celsjusza. 84 miał jak na początku, przez parę pierwszych sekund testu osiągnął to taktowanie 4700 MHz. Wtedy ta temperatura skoczyła do 84, a tak to podczas pracy, jak już później sobie zrzucił te wszystkie turbo, na 3500-3600 MHz ma już temperaturę około 60, 66, 65, do 70 dobija. No natomiast cichy to on na pewno nie jest. Teraz jeszcze dołóżmy mu obciążenie karty graficznej. Temperatura otoczenia wiele się nie zmieniła, 23,6 stopnia Celsjusza. Głośność. No jest zdecydowanie głośniej. Obciążony procesor i karta graficzna w tym samym czasie na 100%. I temperatury. Zacznijmy od temperatur karty graficznej. Maksymalna 80,5 stopnia, a hotspot 97,7 stopnia Celsjusza. Tutaj to widać po lewej stronie. Temperatura procesora też nam wzrosła. Już mamy jakieś niskie 70, 70-72 mniej więcej dobija, ale maksymalna i tak nie została przekroczona. Karta graficzna, jak widzicie, wykres jest płaski od taktowania. Ona się waha od 1785 do 1840 taktowanie rdzenia. Taktowanie pamięci jest bez zmian, 1750 MHz. Hotspot dosyć wysoki, około 100 to jest tak, powiedzmy sobie, że bezpieczny. Warto byłoby na tej karcie zmienić pastę termoprzewodzącą. Prawdopodobnie by to pomogło, jakieś 10 stopni mogłoby być mniej. Obroty wentylatorów to 2500 obrotów, czyli 88% możliwości tej karty. No jak widzicie, cicho nie jest. To jest oczywiście maksymalne obciążenie w tym samym czasie karty graficznej i procesora. Ono będzie występowało tylko i wyłącznie w przypadku, na przykład jak będziecie sobie renderować jakiś film w programie do obróbki przez, nie wiem, 10, 20, 30 minut, to takie temperatury i taka głośność tego zestawu będzie. Natomiast w przypadku grania będzie zdecydowanie ciszej i chłodniej, bo gry nie obciążają w 100% cały czas na przykład procesora naszego. Kartę graficzną tak, większość gier tak, ale nie procesor, więc te temperatury i głośność w tym przypadku powinny być
zdecydowanie niższe. No i to chyba tyle. Ja jeszcze przetestuję ten komputer, ale jeżeli teraz na tych testach, które na chwilę włączyłem, na chwilę przeprowadziłem, to trwało 20-30 minut, nic się nie stało, to z tym komputerem według mnie jest w porządku. Dorobię jeszcze oczywiście inne testy, żeby mieć pewność, sprawdzę pamięć RAM, sprawdzę dyski SSD, żeby mieć pewność, że wszystko w porządku, zanim napiszę właścicielowi, że komputer jest gotowy i można go odbierać. Ten film tak powstał, tak jak zwykle, włączam kamerę i robię serwis, więc tutaj nic akurat takiego spektakularnego nie zobaczyliście, ale przy okazji zainteresowane osoby mogły się dowiedzieć, jakie są temperatury 10700 i RTX 3070 w tej takiej malutkiej obudowie od Zotaka, Zotac Magnus One. Jakby ktoś był zainteresowany zakupem takiego właśnie mini peceta, to już wie, na co się nastawiać. Najgorzej jest tutaj z głośnością pod obciążeniem. No tego się nie da ukryć. Dajcie mi znać w komentarzach, tak jak Was wcześniej prosiłem, co myślicie o jakości materiału wideo, bo to nagranie było bardziej testowe i przeprowadzone właśnie po to, żeby sprawdzić nową kamerę do nagrywania. Do nagrywania z ręki takich właśnie vlogów szybkich, serwisowych i pokazywania Wam tego. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was. Videoblog Tech, cześć!